Najczęściej przeprowadzonymi zabiegami w gabinetach lekarzy praktykujących medycynę estetyczną to są zabiegi z użyciem toksyny botulinowej. To są zabiegi następnie z tak zwanych wypełniaczy, czyli substancji, które są wstrzykiwane w celu poprawienia objętości, korekcji niektórych defektów. I na trzecim miejscu zabiegi, które są tak zwane, popularnie nazywane zabiegami mezoterapii. Najczęściej korygujemy górną część twarzy, czyli czoło, okolice oczu, okolice gładzizny, czyli te zmarszczki, które są zmarszczkami takimi często związanymi z mimiką, ale nie tylko. Korygujemy również to, co można zrobić przy pomocy tzw. wypełniaczy, najbardziej popularnym ich reprezentantem jest kwas hialuronowy, czyli korygujemy owal twarzy, korygujemy usta, zmarszczki, bruzdy. To, co pojawia się na naszej twarzy głównie w wyniku procesu starzenia. A dopiero na trzecim miejscu są zabiegi przy zastosowaniu tzw. mezoterapii, czyli substancje, które mają na celu tak stymulację skóry i nie tylko skóry do lepszego funkcjonowania, jak i poprawiania jej jakości, czyli uzyskania jak najlepszego efektu wizualnego i funkcjonalnego. Prawie 70% pacjentów, którzy poddali się zabiegom, nie dzieli się tą informacją z nikim, a na pewno nie z osobami sobie bardzo bliskimi, gdyż są to zabiegi troszkę o charakterze intymnym, zabiegi, których nie lubimy się chwalić,